Przechadzając się miejskim parkiem w Łukowie, możemy sobie przypomnieć i porównać, jak wyglądał jeszcze 10 lat temu. Co niektórzy, sięgając jeszcze głębiej w swojej pamięci, mają przed oczami jego odsłonę z okresu głębokiego PRL-u. Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądał park przed wojną i jakie były jego pierwotne założenia? Pomysłodawcą stworzenia Parku Miejskiego był Jan Stanisław Majewski, o czym już wspominałem w poprzednim odcinku. To właśnie Majewski podczas swojego przemówienia na specjalnej sesji Rady Miasta inaugurującej obchody 700-lecia Łukowa w 1933 roku zaproponował m.in. utworzenie parku. I jak już doskonale wiemy, pomysł ten spotkał się z powszechnym uznaniem radnych. Co więcej, koncepcja parku nie zrodziła się w umyśle Majewskiego od tak z czapy. On sam był zapalonym ogrodnikiem, a jego przydomowy ogród był obiektem zazdrości niejednego z sąsiadów. A to za sprawą nie tylko specjalnie sprowadzanych rzadkich roślin, ale i całego układu architektonicznego ogrodu. Majewski spędzał w nim każdą wolną chwilę niemal do końca swojego życia i tam też go póki co pozostawmy, a my przenieśmy się do samego parku. Około półtora roku po ogłoszeniu samego pomysłu, 7 grudnia 1934 roku, grupa zaangażowanych jego zwolenników założyła Stowarzyszenie Budowy Parku imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łukowie. Co niesłychanie ważne, do opracowania projektu udało im się namówić znanego warszawskiego architekta ogrodów, inżyniera Stanisława Szynfelda, a ten, trzeba przyznać, że był postacią wybitną, jeśli chodzi o świat ogrodnictwa i fakt jego współpracy z łukowskimi działaczami należy uznać za ich wielki sukces. Na szczęście projekt ten zachował się do dziś. Stąd m.in. wiemy, że według jego pierwotnych założeń park miał się rozciągać od ulicy Warszawskiej aż do ulicy Partyzantów. Szpital bowiem znajdował się wówczas w popijarskim budynku przy Kolegiacie Przemienienia Pańskiego. Choć nie przewidziano w nim zewnętrznej siłowni, skateparku czy ścieżek rowerowych, to trzeba przyznać, że dzisiejsze wyposażenie parku wygląda niezwykle biednie w porównaniu z przedwojennym projektem Szynfelda. Można śmiało pokusić się nawet o porównanie, że spacerowiczów w latach 30. czekać miały większe atrakcje niż w planowanej obecnie nowej odsłonie zalewu Zimna Woda. Poza licznymi kwietnikami i drzewami w parku znajdować się miały dwa tarasy wypoczynkowe. Wzdłuż ulicy 700-lecia znajdować się miała część rekreacyjno-sportowa składająca się z dwóch kortów tenisowych, toru saneczkowego wyposażonego w specjalną wieżę zjazdową, dwóch kortów tenisowych, kręgielni oraz trzech boisk do różnych gier. Co więcej, pomyślano także o potrzebach osób starszych, którzy nieszczególnie lubią biegające wszędzie, jak to sami zwykli nazywać, rozrzeszczane bachory. Ich strefa relaksu, znajdująca się w południowej części parku, wyposażona w wiele alejek i ławek, oddzielona była od strefy dziecięcej wieloma żywopłotami i kwietnikami. Dla dzieci przewidziany został plac zabaw, piaskownice i brodziki dla najmłodszych. Wszystko to w niedalekiej odległości od publicznej toalety. Najciekawszy punkt projektu znajdował się przy brzegu Krzny, na wysokości kładki. Tam powstać miała, uwaga, restauracja z własnym tarasem wyposażonym w małą muszlę koncertową dla orkiestry. Ponieważ bloki osiedla Unitów Podlaskich miały powstać dopiero za około 40 lat, rozciągała się stamtąd przepiękna panorama na kościół Podwyższenia Świętego Krzyża. Co ciekawe, Rada Miasta zmieniła nawet plan zagospodarowania przestrzennego. Zakazywał on stawiania w tym miejscu budynków wyższych niż piętrowe, a wszystko po to, by przechadzający się parkiem mieszkańcy mogli napawać się tym wspaniałym widokiem. Niestety przez problemy z pozyskiwaniem funduszy i marną organizację rozpoczęcie budowy odwlekano z roku na rok. Dopiero w 1938 roku przystąpiono do rzeczywistych prac. Do wybuchu II wojny światowej udało się jedynie zagospodarować cały teren i posadzić część drzew wraz z kwietnikami. Jak widzimy, gdyby nie brak poważniejszego podejścia i większego zaangażowania przedwojennych radnych, mielibyśmy w Łukowie już wtedy park na miarę chociażby lubelskiego ogrodu saskiego.